Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i proszę państwa, dzisiaj niestety nie było żadnego ekranu modowania, co oznacza, że są małe szanse na event niestety, chyba że coś się zmieni dzisiaj, kiedy to wrzucę, ale no nie wiem, chyba że zrobią tak zwaną niespodziankę, dadzą event bez zapowiedzi, mam taką nadzieję, a jak nie to będzie lipa, bo będzie tydzień bez żadnego eventu, także byłoby całkiem słabo, nie ukrywam. Generalnie mamy dużo paczek na dzisiaj, 9, co prawie jest napisane 11, ale te dwie paczki Ultimate na razie jeszcze na wszelki wypadek zostawię, Lindsay będzie jutro, to otwieramy te paczki jutro, a tak to mamy kilka paczek za ważne mecze UEFA i w sumie tyle. Także otworzymy parę teraz, zagramy oczywiście rywalsy. Także witam was w tym odcinku, stawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, bo filmy są codziennie i to jest daily. Bawcie się dobrze! Także myślę, że możemy przejść do jakiej paczki możemy przejść, kurde. No ale zacznijmy od tych najgorszych, nie? Zacznijmy od tych najgorszych paczek, oczywiście klasycznie. Musimy zbierać karty, bo no i mimo wszystko liczę, że będzie ten event, przez co oczywiście będą te SBC. A ja nie mam nic w klubie. Wyszedł przy okazji Mbappe, Player of the Month, który kosztuje dwie bańki, także no. Ja bym go na pewno nigdy nie zrobił, bo pewnie bym prędzej zrobił paczkę z ikoną niż Mbappe, ale jak ktoś zrobi, dajcie mi znać. Może ktoś się skusi. Całkiem fajna karta, nie ukrywam. Szkoda, że na LS, no ale trudno. Dobra, przejdźmy do paczki za 15 tysięcy monet. Zobaczmy, czy coś poleci. Może jakiś. O, witam! Walkout! Wymienny walkout. O! Sancho, 87, bardzo dobrze, bo karty 87, mam nadzieję, że coś są warte. Szkoda, że nie podczas eventu What If, ale nie będę narzekał, nie będę narzekał. Przyjemnie, paczka za 15k w ogóle przy okazji, nie? Więc to nie jest najlepsza paczka. Także ja już jestem zadowolony, ile pan Sancho kosztuje. 36 tysięcy, na pewno ważne rzeczy się zwróciły, to jest plus. Zaczęliśmy bardzo miło, bardzo przyjemnie, także już mamy walkoutik, bardzo mnie to cieszy. Otwórzmy teraz, kurcze pieczone, paczka piłkarzy Electrum Premium. 12 kart, 6 zł, 3 rzadkie. Na pewno ekrany bym chciał zobaczyć, nie? O, drugi walkout z rzędu, co jest grane? To nie jest inform chyba, albo inform. Polska. Bramkarz. Wojtek Szczęsny. Nie. Gikiewicz. Ale to jest też spoko, bo wiecie, zawsze 10 na 20 koła, bo te informy chyba są w miarę drogie, mam taką nadzieję. Ale drugi walkout, to nie jest jakaś mega duża paczka, to jest Gikiewicz. Ile pan Gikiewicz kosztuje aktualnie? Ło, chłopie. Go chyba na rynku nawet nie masz, czy co? Chyba muszę go od razu sprzedać, bo chyba go na rynku nie ma. Wow. Ostro. Co jest grane? Gościa trzeba sprzedawać od razu. Od razu trzeba go sprzedawać. Promocji 29,5, ale naprawdę... Jestem w szoku, od razu się sprzedał. Okej, okay. Dobra, 38,5 tysiąca pana Sancho i od razu się sprzedał. Mamy już 100 tysięcy monet na koncie. Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, nie ukrywam. No fajnie, mieliśmy co, 3 paczki, 2 walkouty. Możemy iść dalej, jasne, że tak. Czarna paczka, Biłgorzy Prime, 12 kart, 4 złote, 6 rzadkie, no, na pewno nie liczę już na walkout. Ale jakieś ekrany na pewno bym liczył. Nie ma ekranów, okej. Okay. Niech to będzie paczka, mieszana paczka rzadkich piłkarzy. Potem otworzymy już to oczywiście najlepsze. Oprócz paczek za 125k ekrany. O, witam. To jest inform chyba, tak? Dobrze widziałem? Francja. To jest inform. To jest, moi drodzy, inform. Kolejne 10 tysięcy monet. To jest naprawdę to, jak sypie z tych paczek za ważne mecze. To jestem w szoku. De Preville. Ale 17 tysięcy monet. Wow. Szok. W milionera Skundla w rok. Nawet nie w rok, w parę minut. Chciałbym tę pierwszą rangę, aczkolwiek nie wiem, czy się uda z racji, że... Nie wiem, czy będzie czas. To jest ten problem. Nie wiem, czy będzie czas. No postaram się. Zobaczymy, nie? Zobaczymy, jak to wyjdzie. No dobra, także co? Skład oczywiście się nic nie zmienił od poprzedniego meczu, od poprzedniego odcinka. Mam nadzieję, że Filip Andersen dostanie ten upgrade w nocy, bo teraz są mecze Ligi Europy, więc najbardziej logiczne jest to, żeby dostał upgrade właśnie wtedy. Mamy oponenta, znaleziony przeciwnik i jest to XQV. Okej, okay, jest Lunin na bramce, jest Ronaldinho środkowy, nie grałem właściwie. Przeciwko niemu jeszcze Robin Kleiber. O nie, on będzie tym Kleiberem grał na ESO. O nie, najgorzej. Dobra, słuchajcie, lecimy. Po trzeciego wina w Division Rivals musimy zdobywać punkciki. Wow, ale Bruno poleciał. Nie wiem dokładnie, ile trzeba punktów, w sensie ile trzeba meczu wygrać. Mam nadzieję, że nie za dużo. Tymczasem zobaczmy. Bruno, Cristiano, proszę bardzo. Świetna akcja, Bruno. I podanie do Cristiano Ronaldo. Druga czy trzecia minuta? 1-0. Okej, okay, przyjemnie. O nie, 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 dobrze, nie dobrze, nie dobrze. Marcus Rashford, Varane w ostatnim momencie, nice. Kleiber nas tam goni, zobaczmy, tam mi wybiega Cristiano, ale tam nie będę jeszcze podawał, jeszcze nie. Schodzimy, podanie, podanie, fake shot. Podanie, to miało być do Nazario, ale jest Cristiano, 2-0, wow, jak ładnie to wszystko idzie. Żeby Foot Champions tak wszystko było płynne, to ja byłbym po prostu w niebo wzięty, naprawdę. Tutaj po prostu, wiem, że mówię to dlatego, że wygrywam, znaczy nie dlatego, ale tak brzmię. Ale naprawdę czuć, no widzicie sami, przełączam zawodników i to jest bardziej płynne niż być powinno Foot Champions. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, czemu serwery Foot Champions potrafią być do dupy. Może w następnej FIFA, nie? Może w następnej FIFA. Podanie, nice, Neymar może być trójeczka. Może być trójeczka i to nawet musi być, bym powiedział. Podanie, dobra, tutaj do tyłu. Nazario, to był
mógł być rzut karny, ale nie ma karnego. Nie wiem czemu. Spalony. Nie wiem czemu tam nie było karnego. Tymczasem Marek, Rashford, Ronaldinho, który raczej to dobije. To był słaby strzał. Co? Neymar ładnie tam dostał miejsca. Już myślałem, że zmieści przy słupku. Szkoda, ładna akcja. Podanie, strzał i mamy 3-0. Tak jest, świetna akcja Cristiano. Już 3-0 w pierwszej połowie. Na pewno parę punktów wpadnie, ale też jeszcze musimy ten wynik utrzymać. Co na pewno nie będzie łatwe w drugiej połowie, bo gość jest dobry. Tylko, że no, trochę mu szczęścia brakuje. Mam nadzieję, że będzie mu brakowało do końca meczu, bo naprawdę wszystko się bardzo ładnie u nas klei. Runejs! O, jest bramka! Już myślałem, że od słupka. 4-0, wreszcie siadło z wolnego. Jeszcze jedna bramka, żeby była piąteczka i było 950 punktów. To jest nasz cel. Spalony chyba, czy nie było spalonego? Fake. I to nie jest. No co to ma być? Mielibyśmy nie, żebyśmy mieli piątą bramkę, to czy byśmy mieli karnego? Może byłaby kartka i nie ma nic. Kłopoty. Niedobrze. Czy to jest karny? To jest karny. Nie. Ja wysiadam. Za takie. Jeszcze dostałem kartkę za takie coś. Nie, no przecież to jest jakiś żart. To jest. Znaczy możliwe, że był, ale jeśli za to jest karny, a za to, co zrobił mój przeciwnik, nie ma karnego, to ja już nie wiem, co już mam mówić, naprawdę. Środek, zostanę w środku. Oj, w prawo. Kurde, jaki... A, nie będę mówił już. Cristiano i... Ale... Dobra, zróbmy zmianę, wprowadźmy sobie znowu Jotę, nie wiem, Neymar może musi odpocząć po prostu. Niech sobie wejdzie pan Jota z ławeczki i Dembele. Damy sobie Dembele zamiast, nie wiem, Nazario. Karny. No wreszcie karnego dostaliśmy. Niemożliwe. Filip Lam fauluje. Damy strzelić, kurczę. Damy Dembele. Niech ma. Dawno nim nie graliśmy. Ubierzemy sobie tutaj. Pyk. A? Zmyliłem go. 5-1, 950 punktów wlatuje na nasze konto. Bardzo mnie to cieszy, bo to jest bezcenne. W czwartek, zwłaszcza w czwartek, jest strasznie, jest naprawdę bardzo bezcenne. No dobra, to co, pora na paczuszki. Ostatnie 4 paczki na dzisiaj. Najlepsze oczywiście. Więc najpierw otwórzmy paczkę za 25k. Jest to paczka chyba za ważne mecze UEFA, albo... Nie pamiętam. Nieważne. Ekrany. Nie ma ekranów. Kurczaki, szkoda. Kolejna paczka za 25k, tym razem ta z wszystkimi rzadkimi kartami. Taka... No zobaczmy. Może ekrany. Nie, paczki za 25k to jest zawsze taki syf. Dwie najlepsze paczki na dzisiaj, czyli paczka za 35 oraz za 30 chyba? Nie wiem, zobaczmy. Paczka rzadki piłkarze Electrum. Mam nadzieję, że jutro będą te urodziny, że coś fajnego też siądzie tutaj. Nie ma ekranów. No chyba te paczki z samego początku nam zabrały już jakikolwiek paklak. Fabiański. Może być jeszcze jeden walkout. Może być nawet najgorszy walkout, ale żeby był jakiś walkout, żeby ta jedna lampka się nie zaświeciła, także... Zobaczmy. Nie. Nie ma ekranów. Mówiłem, te paczki ze samego początku... Wszystko nam już zabrały. Ostatni meczyk na dzisiaj, ostatni oponent na dzisiaj. Miejmy nadzieję, że kolejne 950 punktów net. Zobaczmy, jest Inform Neymar, jest też... O, Schmeichel w Optimusie, Rooney, Eusebio Dalglish. To jest mocarny skład. Kim on na jesioł będzie grał? To jest dobre pytanie. Luke Shaw mnie tutaj chce wystraszyć. Cristiano Nazario, ale czemu to było światło bramki, pani Nazario? Nie rozumiem. Proszę, ja muszę zobaczyć, jaką formacją gość gra, bo mi się wydaje, że to jest piątka z tyłu. Dobrze myślałem. Boże, patrzcie na tę obronę, no przecież to jest podsumowanie całej FIFA 21, nie? Luke Shaw, Jones oraz Mateos. No tego Mateosem akurat mógł w miarę zrozumieć, ale cała reszta to jest... To będzie ciężki mecz. Jezu, przecież ja nic nie mogę zrobić w tym meczu. Najgorsze jest to, że nie mogę wam nic pokazać, bo się nic nie dzieje. Teraz mogę ewentualnie bramkę stracić. Ale jest... Jezu, nie cierpię naprawdę. Nie cierpię grać... To będzie gol. Lam pięknie był spalony. Nie cierpię grać z ludźmi, którzy mają piątkę z tą. Przecież widzicie sami. Ja nie wiem, czy w ogóle strzał oddałem. Dobra, koniec pierwszej połowy. Ja naprawdę muszę zobaczyć decyzji strzałów. Jest... Nie, no naprawdę, oni powinni zbanować formację z tyłu. Przepraszam, jeżeli ktoś z was tym gra, to po prostu... Ja jestem uczulony na tym, te formacje, okej? Okay? Nienawidzę, widzicie statystyki, 2 strzały 0 celnych, 1 strzał 0 celnych. Nic się nie da zrobić, absolutnie nic się nie da zrobić. Pyk, show, podanie, kuf. No nie da się nic zrobić. To jest gol. Ach, szkoda gadać, moi drodzy, naprawdę, szkoda gadać. Ja mam nadzieję, że jak gość kiedyś będzie spał,
i obróci poduszkę, to ta druga strona też będzie ciepła. Nienawidzę go. Nic, moi drodzy, przegrywamy, jakby co, nic się nie działo w tym meczu, praktycznie non-stop, albo mówiłem coś brzydkiego, albo po prostu mówiłem coś brzydkiego. No niestety, po prostu nienawidzę grać z ludźmi, którzy mają piątkę z tyłu, bo nie byłem w stanie nic zrobić. Ta formacja jest tak zepsuta. Nie wiem, ja nie umiem. Może ktoś umie? Ja nie umiem. 4 strzały, 2 celne, 5 strzałów, 2 celne, to jest zabijanie tej gry po prostu, no ale trudno. Najwyraźniej jak mu to, jak działa, no to niech ma, no co, no, trudno. Widzimy się jutro, zawsze apeczkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się jutro. Trzymajcie, do usłyszenia, no i na razie.